Witam Was serdecznie. Jest tu ze mną Andrzej Wasilewski. To będzie rozmowa jedna z tych istotnych na czas obecny. Człowiek, który przetłumaczył z języka rosyjskiego na język polski Lwa Tołstoja. Człowieka, który myślał kategoriami, jakimi do dziś wielu, wielu ludzi na tej planecie nie myśli. Zgadza się? Zgadza się, tak. Ile trwało to tłumaczenie? No przypuszczam, że około roku. Była to dosyć trudna praca, dlatego że książka nie jest napisana współczesnym językiem rosyjskim. Tak. Musiałem sięgać do starych słowników niekiedy. No a poza tym sama stylistyka ówczesnego języka no, trochę gramatycznie różniła się od współczesnego. Ale dzięki tutaj zachętom wydawcy ta praca posuwała się w miarę rytmicznie do przodu. Powiedz mi, Andrzeju, jakie motywy tobą kierowały, żeby właśnie przetłumaczyć tą książkę i Lwa Tołstoja? No, taka była propozycja wydawcy. Natomiast z mojej strony było wielkie zaciekawienie problematyką poruszaną w tej książce przez Tołstoja. Tym bardziej, że nie jest to powieść, bo w Polsce znamy Tołstoja przede wszystkim jako autora literackiego. Natomiast książka ma charakter rozważań filozoficznych na poziomie przeciętnego rozumowania. Nie jest to specjalistyczna rozprawa filozoficzna. Jest to książka napisana dla, no tak bym powiedział, przeciętnie inteligentnego człowieka, predestynowanego do myślenia samodzielnego. O, i to jest właśnie klucz, że Tołstoj samodzielnie potrafił myśleć i dał tego przykład i udowodnił to w swojej książce. Natomiast wielu ludzi, ja myślę, że w tej chwili jest już więcej samodzielnie myślących, ale na 8 miliardów mniej więcej Ziemian, to nie jest 8 miliardów ludzi, którzy samodzielnie myślą. I dlatego ta książka ma wartość, i dlatego twoja praca ma wartość. Tak, zgadza się, jeśli chodzi o to samodzielne myślenie, bądź jego niedobór. Większość ludzi jest nawykła funkcjonować w oparciu o, nazwałbym to, prawdy objawione. Prawdy objawione przez media, przez propagandę. Przy tym nie bierzemy pod uwagę w potocznym życiu, że każda władza jest zainteresowana w podporządkowaniu interpretacji faktów jej działania intencjom tej władzy, które niekoniecznie są zbieżne z intencjami społeczeństwa. I dla wielu ludzi argument, że w telewizji mówili, w gazecie pisali, jest argumentem ostatecznym. Natomiast mniejszość stanowią ci, którzy te informacje porównują z różnych źródeł i wyciągają wnioski jakby niezależne. Co nie jest zresztą trudne na płaszczyźnie logicznej, ale myślenie samodzielne jest pracą trudną i niewielu ludzi chce się tym zajmować. No tak, to ja zauważyłem tak samo. Tołstoj pisze o kazaniu na górze. Przynajmniej wtedy jeszcze nie mówiono o kazaniu. Jezus nie dawał kazań, tylko objawiał ewentualnie, tak jak Mojżesz, ekstrakt, wyciąg z praw kosmicznych, praw boskich i ludzkość, po tym co widzimy na dzień dzisiejszy, ludzkość nie zrealizowała w ciągu ostatnich paru tysięcy lat tak prostych nauk jak tak zwany 10 przykazań, czyli 10 propozycji, może można żyć inaczej, inny model myślenia, bym powiedział. I Tołstoj o tym pisze, prawda? Tak. Ta tematyka wypełnia całą książkę.
Są to rozważania, powiedziałbym, o naturze ludzkiej, która jest dość egoistyczna, to znaczy ego stanowi jakby centrum życia psychicznego przeciętnego człowieka. Kazanie na górze zawiera jakby przesłania uniwersalne, wizję świata, w którym panuje dobrość, miłość, wybaczanie, wzajemne wspomaganie, co w społeczeństwie współczesnym Jezusowi było no, dość trudne do zrealizowania. Równie trudne jest do zrealizowania ludziom współczesnej cywilizacji. Dlaczego? Dlatego, że w naturze ludzkiej, a przede wszystkim w naturze męskiej, leży hierarchia i władza. Z badań psychologów wynika, nawet taka tabelka w podręcznikach psychologii jest, że jaka jest hierarchia wartości. U kobiet na pierwszym miejscu stoi macierzyństwo, a potem to, co z macierzyństwa wynika. To znaczy dobroć, miłość, wspomaganie, poczucie bezpieczeństwa. Natomiast w hierarchii potrzeb psychicznych mężczyzny leży na pierwszym miejscu seks, na drugim miejscu władza i potem dalej pochodne. Więc ta władza w umysłach zajmuje dosyć istotne miejsce. I na deser flaszka. Nie, tak żartuję sobie zawsze, żeby popłynąć w tym kierunku, że jest różnica między modelem pojmowania rzeczywistości przez istoty żyjące w żeńskich ciałach i przez istoty żyjące w męskich ciałach. Tak. No powiedziałbym, że ilustracją tej zapotrzebowania mężczyzn na władzę, funkcjonowania w strukturach uporządkowanych jest już przedszkole, gdzie inaczej funkcjonują dziewczynki. Dziewczynki zajmują się laleczkami, zapewnieniem tym laleczkom, prawda, jakichś warunków i tak dalej. Natomiast chłopcy ustalają hierarchię ważności. Hierarchię. Tak. Wszyscy mężczyźni wiedzą, że na poziomie 16-17-latków ustalanie miejsca w szyku odbywa się w szatni szkolnej. Między chłopcami. Tak, prawda? Tak, kto jest przed kim, kto jest za kim. To się przenosi na całe społeczeństwo. I teraz społeczeństwo męskie bez hierarchii, bez władzy funkcjonować nie potrafi. Tam, gdzie jest władza, tam jest walka o wpływy. Nie tylko o wpływy w zarządzanej społeczności, ale o wpływy w ogóle społeczne, w sensie geograficznym, co nawet widać obecnie na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. No właśnie. Walka o wpływy. Wracając jeszcze do Tołstoja teraz. Tołstoj żył w swoim czasie, w swoim tunelu czasowym i tam dał przykład, że można myśleć inaczej. Jak instytucja rzekomo chrześcijańska, ja mówię rzekomo, ponieważ dla mnie wszystkie instytucje kościelne są rzekomo chrześcijańskie, ponieważ nie realizują w życiu codziennym nauki skazania na górze. Koniec, kropka. To znaczy, że prawosławie na pewno miało jakieś nastawienie do Tołstoja, widząc, że on im przypomina o kazaniu na górze, o którym oni ludowi Bożemu nie przypominali. Jak to wyglądało? Jak się Kościół, ten prawosławny, który sławił prawo, jak się ustosunkował do takiego Rosjanina, który odważył się samodzielnie myśleć i samodzielnie pisać? Trzeba zacząć od tego, moim zdaniem, od podkreślenia, że władza ma słodki smak. Religie, kapłani w religiach dość szybko się zorientowali, że w ramach tak zwanej wiary można doskonale podporządkowywać sobie społeczność i manipulować tą społecznością wedle potrzeb władzy,
władzy, jaką oni nad ludem sprawują. Bo władza ma charakter dwupłaszczyznowy, powiedziałbym. Władza państwowa. Jedna płaszczyzna to jest władanie administracyjne ludźmi w ramach struktury państwowej. Druga płaszczyzna to jest płaszczyzna psychiczna, powiedziałbym. O ile tą pierwszą płaszczyzną władza państwowa, o tyle drugą płaszczyzną władza duchowa. Te dwie płaszczyzny w świecie, no mniej więcej od 2000 lat, jeżeli nie dłużej, wzajemnie uzupełniają się. Przy tym tutaj logika jakby wskazywała, czy spojrzenie historyczne, że o ile władza duchowa może obejść się bez władzy państwowej, może działać w strukturze plemiennej na przykład, funkcjonować i funkcjonowała, o tyle władzy administracyjnej o wiele łatwiej się funkcjonuje, manipuluje społeczeństwem, jeżeli wspomaga ją władza duchowa. I Tolstoj w swojej książce jakby obnaża mechanizmy wzajemnej współzależności między władzą duchową, czyli kościołami, a władzą państwową, przy czym, co jest zaletą tej książki? Zaletą tej książki jest to, że swój wykład poglądów Tolstoj opiera na przykładach z życia namacalnego, dziejącego się wokół ludzi w sposób tak przejrzysty, że w moim odczuciu treść książki przemawia no, niekoniecznie do filozofów, do każdego średnio inteligentnego człowieka. Czyli tekst tej książki nadaje się również dla człowieka XXI wieku. Tak, dlatego że mechanizmy funkcjonowania władzy nie ulegają zmianie na przestrzeni lat. Mechanizmy władzy należy odróżnić od taktyki sprawowania władzy. To nie jest jedno i to samo. Mechanizmy są zawsze te same, zmieniają się jednak w miarę rozwoju cywilizacji formy oddziaływania. Porównać to można w sposób bardzo prosty. Inne formy oddziaływania na poglądy społeczeństwa były w czasach Bolesława Chrobrego, inne w czasach Tolstoja, inne obecnie. Tolstoj nie miał telewizji i nie miał prasy tak rozwiniętej, jak my mamy dzisiaj. Pralki i lodówki też nie ma. Poza tym obecnie, na obecnym poziomie cywilizacji mamy bardzo wyrafinowane psychologicznie i socjologiczne metody manipulowania poglądami społecznymi w sposób niedostrzegalny przez zwykłego człowieka, że on jest manipulowany. Natomiast w czasach Tolstoja aż takiego oddziaływania nie było, stąd łatwiej było Tolstojowi przeanalizować mechanizmy właśnie tej wzajemnej współzależności w sprawowaniu władzy. Tolstoj, zakończyłbym tutaj ten element wywodu, Tolstoj jakby obrazuje, że sprawa wojen, przymusu państwowego jest wspierana mechanizmami Kościoła, ponieważ obydwa te piony zarządzania ludzkością wzajemnie się uzupełniają. Wedle starej zasady, skłócaj i panuj. Może niekoniecznie. Kościół nie idzie na skłócanie. Nie mam na myśli tutaj tylko Kościoła rzymskokatolickiego. Mówiąc Kościół, mam na myśli wszystkie organizacje. Instytucje wyznaniowe. O, właśnie, instytucje wyznaniowe. Instytuta. Które wspierają władzę na przykład w taki sposób, że nie zwracają się do panujących, powiedzmy w średniowieczu, uwłaszcz tych chłopów,
którzy cierpią biedę, bo pracują wyłącznie dla ciebie, a dla siebie mają to, co uprawią w ogródku przydomowym. Daj im warsztat pracy, a możesz żądać od nich podatków. Zwracają się wyłącznie do tych ciężko pracujących ludzi, ale w jaki sposób? W sposób, który ma zaakceptować swoje trudne położenie z nadzieją. To znaczy, módl się i pracuj. Masz ciężkie życie, ale w przyszłości ciebie czeka raj. Pozacieleśnie już. Tak. Ostatni będą pierwszymi. Ciemiężeni wejdą do Królestwa Niebieskiego i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że jest to jakby tonowanie nastrojów społecznego niezadowolenia z położenia, które władza państwowa przymusem utrzymuje. Tak. I tutaj jest, to jest bardzo istotne, że człowiek, który słyszy takie obietnice i tą nadzieją żyje, myśli, że on zawsze będzie człowiekiem i w tym stanie świadomości właśnie on wejdzie do Królestwa Bożego po śmierci, co już jest zaprzeczeniem w ogóle nauki o nieśmiertelności duszy. Nie możemy wrócić w tym stanie świadomości, w którym jesteśmy teraz, do nieba, które jest w ogóle innym wymiarem świadomości. To jest tak, jak Einstein powiedział, że nie można zniszczyć czegoś, co uznajemy za zło, tym samym, w tej samym stanie świadomości, w którym byliśmy, tworząc to zło. I Kościół właściwie oszukuje, każdy Kościół oszukuje wiernych, bo ten, że wierzy, on nie wie, on wierzy. Dopiero później będzie wiedział, jak będzie myślał tak jak Tolstoj, samodzielnie. Czyli Tolstoj nie wierzył, tylko już zrozumiał i wiedział i widocznie żył tym, co opisał w swojej książce. Czy ty, tłumacząc tą książkę, możesz to potwierdzić? Że on żył tym, nie że tylko napisał książkę i poszedł na piwo. Nie, no jak każdy myśliciel był przekonany do słuszności swoich rozważań i obnażenia mechanizmów władzy. Stąd właśnie wydaje mi się, że ta książka może być, no, wzbudzać zaciekawienie ludzi, którzy studiują prawo. Bo na studiach uniwersyteckich prawniczych mechanizmy funkcjonowania państwa są głęboko przerabiane i mieszczą się w kilku przedmiotach. Jest nawet odrębny przedmiot, teoria państwa i prawa. Jest to książka, która może wzbudzić zainteresowanie socjologów władzy, psychologów polityki, dlatego że to jest jasny, prosty i przejrzysty wykład właśnie o mechanizmach funkcjonowania władzy i wzajemnych współzależnościach dwóch podstawowych elementów tego sprawowania tej władzy, to znaczy elementu administracyjnego i socjopsychologicznego. Czyli władza, ówczesna władza kościoła, czy nazwijmy to instytucji prawosławnej, na pewno po przeczytaniu książki Tolstoja ustosunkowała się odpowiednio do jej autora. Tak, tak. Ujmując elegancko, ustosunkowali się. Tak, no prawda, ustosunkowała się w sposób bardzo prosty. Książka została objęta indeksem. O, właśnie. Indeksem nie tylko religijnym, indeksem również administracyjnym, państwowym. Czyli nastraszyli się. Tak. Przy tym ciekawostką jest co, że po orzeczeniu władzy państwowej, że wstrzymuje się dystrybucję książki, wszystkie egzemplarze, które miały być spalone, zostały rozkradzione przez pracowników
wydawnictwa. Rozchwytane po Europie, również w Stanach Zjednoczonych, i możliwości jej przetłumaczenia na język polski wyniknęły stąd, że wydawca zadał sobie trud poszukania po świecie egzemplarzy i wydobył z jakiegoś wydawnictwa amerykańskiego, nie mógł dostać oryginału, ale dostał reprint. Aha. I to było ten reprint był podstawą przetłumaczenia na język polski. Przy tym, jako ciekawostkę powiem tutaj, że w Rosji też musiały się zachować jednak jakieś egzemplarze, ponieważ pracując nad tą książką, rozmawiałem z pewnym wykształconym Białorusinem, zaprzyjaźnionym, jak mu powiedziałem, nad jaką książką pracuję, to on mnie odpisał, że znam tą książkę, jest ona na Białorusi dostępna w drugim obiegu. W drugim obiegu. To znaczy nie funkcjonuje oficjalnie, ale po ludziach można znaleźć. Czyli my jesteśmy dzisiaj w XXI wieku tutaj w Polsce właściwie w pierwszym obiegu, dzięki wydawnictwu Indigo Book z Poznania. Tak jest. O, i tu właśnie w tym studio prowadzimy tą rozmowę. To jest bardzo ważna rozmowa, bo w tej chwili dzieje się coś na świecie. Ten świat pierze brudy na naszych oczach. Tylko dlatego są te brudy, bo nie zrealizowano po dzień dzisiejszy tego, o czym wspomina albo nawet podkreśla Tołstoj w swojej książce. Ja myślę, że kryzys Kościoła katolickiego, jaki jest w tej chwili w Polsce, bo jest, o tym powszechnie wiadomo, o tym pisze prasa, znamy tego rozliczne przykłady, że jest to kryzys wynikający z takiego powodu, że jak każda władza autokratyczna, na pewnym etapie zatraca kryteria moralne, powiedziałbym, choć może to zabrzmieć mocno w stosunku do takiej instytucji jak Kościół, wskutek braku kontroli. Władza autokratyczna, jeżeli przestaje być kontrolowana, zaczyna się panoszyć ponad miarę, przestaje się liczyć ze swoją społecznością, czego nie trzeba udowadniać. No właśnie. Nie tylko w odniesieniu do Kościoła, w odniesieniu do władzy państwowej, w wielu przypadkach do władzy w korporacjach, w dyrekcjach niektórych przedsięwzięć, że jeżeli nie ma czynnika, który patrzy władzę na ręce, patrzy na działania, no to ta władza wchodzi w rozpasanie. Czyli nie licząc się. Tak. I nawet nie zauważa, jak schodzi na manowce. Sami nie zauważają. No to w takim razie to jest niedobra władza, ponieważ nie są świadomi, co czynią. Wybaczamy im, bo nie wiedzą, co czynią. W Teksasie mówili, że sami sobie strzelają w kolano. Każda władza ma tendencję do harmonizacji. Każda władza ma tendencję do Deharmonizacji, to znaczy zawłaszczania sobie wszystkich pól, które by umożliwiały patrzenie na ręce tej władzy, kontrolowanie tej władzy. Zwróćmy uwagę, jak w wielu spółkach, może nie spółkach, tylko organizacjach, gdzie ustawa przewiduje działanie komisji rewizyjnej, to kierownictwo tej organizacji stara się jakby ograniczać pole działania komisji rewizyjnej, no, tego wewnętrznego organu kontrolnego, prawda? Ma to odniesienie zarówno do władzy religijnej, jak i do władzy państwowej, że nie są one zainteresowane w demokratyzacji. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że przez nadmiar demokracji to upadła Grecja i upadło Cesarstwo Rzymskie. Jak skończył swój ziemski żywot Lew Tołstoj? Skoro cenzura kościelna,
prawda, zabrała się za jego pracę, na pewno nie był lubiany w pewnych kręgach, które zarządzały cenzurą. Tak, w kręgach władzy nie był lubiany. Cerkiew prawosławna wykleła go z grona wyznawców, nałożono embargo na wszystkie jego publikacje w Rosji. Tołstoj miał środki do życia, był to hrabia o dużych, rozległych posiadłościach. Zmarł we własnym majątku i został pochowany w parku tego majątku, a nie na cmentarzu. Wspaniale. Ze względów, o których tutaj powiedzieliśmy. Wspaniale. I teraz moje pytanie będzie takie. Ten człowiek nie potrzebował kościoła, kościół się go bał. I jakie, czy byli jacyś następcy Tołstoja? Czy on miał jakieś nauczycieli? Czy on nie uczył nikogo, nie wykładał niczego, napisał książkę i bezinteresownie położył ją na ołtarzu ludzkości. Kto chce, niech czyta, kto nie, to nie. Czy też byli jacyś uczniowie? Trzeba powiedzieć, że nie jest istotą tej książki Tołstoja atakowanie Kościoła prawosławnego czy innych religii. A mimo to nałożono na niego anatemę. Natomiast obnaża mechanizmy funkcjonowania tej instytucji, istotę działania tej instytucji, jaką jest Kościół. I tutaj powiedzmy Kościół czuł się przez to zdemaskowanie, czuł się urażony, obrażony, uważał, że to jest szkodliwe dla niego. W swoich poglądach Tołstoj nie był osamotniony. Był związany z, nie wiem, czy można tu użyć słowa instytucją, w każdym razie z ruchem kwakrów. O, tak. W Stanach Zjednoczonych, prawda? To ci kwakrowie rozpropagowali dzieło Tołstoja. Tołstoj prowadził z nimi ożywioną korespondencję. Był również związany Tołstoj z angielskimi ruchami wolnej myśli, społecznymi ruchami wolnej myśli. Także nie był odkrywcą w tym, co on napisał, tylko był kimś, kto zebrał te wszystkie poglądy, zebrał myśli, zebrał te rozważania, uporządkował i podał w formie zwartej książkowej. Gdyby dzisiaj żył obecnie z tym, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, na granicy polsko-białoruskiej, jak myślisz, jak ustosunkowałby się Tołstoj? Ty go znasz lepiej ode mnie, bo przetłumaczyłeś jego książkę. Tak, no przetłumaczyłem książkę i przy okazji zbierałem z różnych źródeł informacje o autorze dla zaspokojenia własnej ciekawości, bo książka była również dla mnie odkryciem nieznanego Tołstoja. Jakby się zachował? Nie jestem zwolennikiem gdybania. To znaczy? Natomiast biorąc pod uwagę jego poglądy, można powiedzieć, że byłby głęboko niepocieszony. To jest dobre. Głęboko niepocieszony byłby, tak. Dlatego takim żartobliwym stwierdzeniem kwituje twoje pytanie, ponieważ w jego czasach też działy się wojny, no, przeciwko oczywiście, którym on protestuje i daje tam konkretne przykłady zachowań ludzkich na poziomie wojny. Przykłady zachowań żołnierzy, stanów psychicznych tych żołnierzy, rozbieżności między widzeniem interesów państwa przez żołnierza, a jego dowódców, czy powiedzmy naczelne władze państwowe. Dość często była to rozbieżność daleko idąca, to znaczy żołnierz szedł i walczył
bo musiał pod przymusem państwowym. Tak. Natomiast nie zawsze podzielał słuszność tego, co mu każą robić. A mimo to szedł i walczył. Nie miał wyjścia. No miał wyjście, mógł powiedzieć, ja nie podzielam tego i nie idę walczyć. Słuchaj, no ja jestem byłym żołnierzem. Ja też. No więc, więc nie powinno być dla ciebie zaskoczeniem, że w sytuacji wojny sprawa jest krótka. Sąd wojenny, wcale nie złożony z prawników, tylko oficerów kompanii, których wyznacza dowódca pułku, i rozstrzelanie natychmiast. No właśnie, mój ojciec mi opowiadał, że strzelali w potylicę, jak ktoś nie chciał wykonać rozkazu i wbrew własnej woli kazali mu iść przeciw. No i teraz dochodzimy tu znowu do sprawy chrześcijaństwa. Tolstoj, o czym świadczy jego książka, był chrześcijaninem. Był prawosławnym. Wyznania prawosławnego. A prawosławie jest chrześcijaństwem, czy nie? Jest. Tak? Tak. To z tego by wynikało, że Kościół prawosławny Kościół prawosławny zaczął jest... krytykować samodzielne myślenie jednego z wyznawców prawosławia. Czy myślisz, że on się zawiódł na prawosławiu? To znaczy, on się zawiódł w ogóle na religii. Kościół, on się zajmował... Ale mówiąc o mówiąc, pisząc i mówiąc na pewno też o kazaniu na górze, zawiódł się na prawosławiu, nie na nauce Chrystusa. Może inaczej, bo z twojego pytania wynika jakby akcent powiedzmy takiego zniechęcenia do religii. Tego bym o Tolstoju nie powiedział. Prawosławie jest, według mojej wiedzy, może ona jest niepełna, jest odłamem chrześcijaństwa, co nie znaczy, że odłamem negującym chrześcijaństwo. Odwarstwienie nastąpiło wówczas, kiedy któryś tam sobór przyjął uchwałę, zasadę stworzenia państwa watykańskiego z głową zarządzającą tym państwem, to znaczy papieżem. To znaczy człowiekiem, a nie stwórcą. I wówczas prawosławie wzięło się stąd, że część wiernych tego kościoła powiedziała: nie, 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 żadna instytucja państwowa. To jest wiara, religia, kwestia osobista, a nie przymus państwowy. Bo skoro państwo, to istnieje przymus. To jest przymus. No i powiedzmy te centrum bizantyjskie się oddzieliło, zachowując pierwotną do pewnego czasu formę chrześcijaństwa, i to było prawosławie. Tolstoj nie buntuje się przeciwko religii jako religii, tylko ukazuje, że działania Kościoła, każdego kościoła związanego ze sprawowaniem władzy państwowej, jest niezgodne z duchem nauki Chrystusowej. No właśnie. To właśnie. Ja właśnie z Tolstojem tutaj mógł usiąść i porozmawiać. Ty powinieneś być przy takiej rozmowie oczywiście, bo ty wiesz więcej na temat Tolstoja niż ja, bo tłumaczyłeś, to jest duszę tego człowieka znasz. Dla mnie Tolstoj jest pisarzem, jest genialny, ale nie znam go jako duszę. Ty czytając i tłumacząc z jednego języka na drugi, a ja wiem jak to jest, bo ja tłumaczę czasem książki też, to poznajesz duszę autora. I ja myślę, że znaczy, to nie jest istotne, co ja myślę. Ja czuję, że on zobaczył coś, co nie jest zgodne z nauką Chrystusa, ale nie krytykował tego, tak bym to ujął. Powiedzmy, zostawił to, bo wiedząc, że z Kościołem nie wygra, szczególnie w latach 1800, który to był? Końcówka XIX wieku. Końcówka XIX wieku, właśnie. Wtedy jeszcze kościoły w ogóle były bardzo silne
I on wiedział, że wszelkie tam stawianie oporu, jest takie niemieckie pojęcie, na przykład Staatsgewalt, czyli każdy obywatel każdego kraju powinien się zgodzić, bo nie ma innego wyjścia, na przemoc państwową. No i definitywnie taki człowiek, to widać, w którym kierunku to szło, moim zdaniem on zrozumiał, ale to jest moje zdanie, i zostawił to tak, jak jest. Mimo to mówisz, że nie pochowano go zgodnie z obrządkiem. Nie, nie. Chciałbym tutaj... O ile to jest w ogóle ważne, bo jeżeli trafił do parku, to jest cudownie. No, nie pochowano go, skoro został wyklęty, ale podkreśliłbym tutaj mocno, że Tolstoj w książce nie walczy z Kościołem, no tak, tylko obnaża mechanizmy sprawowania władzy. Obnażanie jest miłością bliźniego. Widocznie on tak zrealizował miłość bliźniego. A to, że oni go wykleli, to widać wyraźnie, kim oni są. Ci, że go wykleli. Ja nie mówię o całym, ja mówię o tych, że go wykleli, o tych, że cenzurowano, o tych, że wysłali go do parku na spacer. Tak ja to widzę, ale to znaczy, że ja patrzę się przez moje okulary na ten świat. Ja nie wiem, jak świat widział, ale definitywnie, jeżeli wyklina się człowieka, który dba o to, żeby ludzkość zrozumiała, czym jest, jaką wartość ma Chrystusowe kazanie na górze, które było objawieniem, nie kazaniem. Jeżeli aż tak idzie i on to zlekceważył właściwie, bo dożył sobie, nie był spalony na stosie i tak dalej, więc mój szacunek dla tego człowieka rośnie. Nie stawiał oporu złemu, jak uczył Chrystus. Znaczy, chciałbym tutaj odchylić troszeczkę ten twój pogląd, z którego, jak odniosłem wrażenie, wynika, jakoby to był, powiedziałbym, taki akt wielkiej samodzielności filozoficznej Tołstoja. Tołstoj był przedstawicielem pewnego ruchu pacyfistycznego. I to nie jest tak, że on jako jedyny się wychylił w tej sprawie. W tym czasie w Europie te ruchy pacyfistyczne, ruchy przeciwko wojnie, przeciwko rozwiązaniom siłowym, były no, dosyć mocno rozwinięte. Stąd też w książce często przewija się stwierdzenie o nieodpowiadaniu przemocą na przemoc i rozwiązania, może nie tyle rozwiązania, co rozważania Tołstoja oscylują wobec właśnie takiego potrzeby przychylenia się do miłości bliźniego, do załatwiania sporów w sposób bardziej polubowny, a niekoniecznie siłą zbrojną. Nie jest to ideologia wymyślona i prezentowana, nie jest to ideologia wymyślona przez Tołstoja, tylko wynik pewnego ruchu społecznego, w który Tołstoj się zaangażował i, jak powiedziałem wcześniej, zebrał to. Zrealizował to. Zebrał te rozważania w jednej książce, prawda, i uporządkował myślenie w tej sprawie. Niestawianie oporu złemu, prawda, uczył tego Chrystus. Czyńcie dobro nawet tym, którzy wam zawinili. To jest bardzo trudne dla co po niektórych do dziś. Był Mahatma Gandhi tak samo, który nie stawiał oporu złemu i czynił dobro w jakiś sposób okupantom, czyli pokazywał znowu swoim życiem, że można żyć inaczej. Nie stworzył partyzantki, nie łapano Anglików, nie zabijano ich, tylko głodówkę robił.
pokojowo podchodził do tego. Nazwijmy to bierny opór. Opór bierny, tak. To się w dzisiejszych czasach nie liczy, taki opór. Tu się liczy z bronią w ręce. Zauważ, co się dzieje w tej chwili na granicy. Jeżeli ten napad na tych i ci biorą broń do ręki, nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli nie organizacja, tylko loża, daje legitymację tego rodzaju reakcji na zło. Czyli złem zwalczamy zło, bo inaczej oni nas pozabijają. To my musimy szybciej ich pozabijać. Tego nie mamy ani u Gandhiego, ani nie mamy tego u Tolstoja, takich nauk, ani u Chrystusa już na pewno nie. No i był jeszcze, trzeba wspomnieć tutaj, Martin Luther King. Martin Luther King, who had a dream, miał wizję, prawda? I za tą wizję został przez agentów FBI tak samo wykończony, już radykalnie w amerykańskim stylu. Nie chcemy ludzi takich jak ty, którzy mają takie sny. Tak mu powiedziano i zrealizowali to, co myśleli. Natomiast Tolstoj i inni nie zrealizowali. Chrystus też nie dano mu zrealizować w życiu codziennym. On przeżył tyle, ile przeżył, po czym powiedzieli dość. I zmusili go zostawić swoje ziemskie ciało na wieszaku. Tak ja to widzę znowu, ja nie mówię, że ja uczę, rozgraniczam tylko tak widzę. Rozgraniczam filozofa od działacza politycznego. Tolstoj w książce wystąpił jako filozof problemu, a nie przywódca ruchu jakiegoś. Mm-hmm. Rozumiem, ja rozumiem, o co ci chodzi. Tak, to były ruchy. Niemniej jednak obaj nie stawiali oporu zbrojnego w chwili zagrożenia. Mówimy o jednostkach. Jednostki tak. Mają powiedzmy, wpływ symboliczny. I nie są twórcami, to znaczy te jednostki, o których my mówimy, mają, powiedziałbym, obraz symboliczny, że tak można również, ale nie mają przełożenia na praktyczne rozwiązania społeczeństw. To kim był w takim razie Jezus z Nazaretu? Dla mnie był filozofem, który w sposób czynny próbował zmienić mentalność współczesnych, co z punktu widzenia dzisiejszej terminologii byśmy nazwali, powiedzmy, działalnością społeczną światową. Ja dziękuję ci za tą rozmowę, bo poszerzyłeś mi pewien horyzont mojego postrzegania. Ja widzę ludzi, którzy realizują w swoim życiu jakąś ideę w pozytywnym lub negatywnym sensie. Na przykład Stalin definitywnie realizował w swoim życiu pewną ideę. Wujek Adolf zrealizował, powiedzmy, generał Franco realizował, ale są też, powiedzmy, jest jakaś babcia klozetowa w jakimś miasteczku, w jakimś państewku, która żyje w pewien specyficzny sposób, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, czy to jest istotne, że nas babcią klozetową, czy nie. Natomiast dla siebie i dla bliźnich, ja nie mówię nawet o bliskiej rodzinie, dla bliźnich, ona daje pewien przykład swoim życiem i realizuje to, co czuje w swoim sercu. Prawda? W sercu, tak, o sercu, ja rozumiem, nie mówię o co chodzi. O tym mięśniu, tylko o duszy. I teraz moim zdaniem, czy to jest, powiedzmy, Hindus, czy czarnoskóry, czy Rosjanin Tolstoj, w co on wierzył, z jakiego tła religijnego on się wywodzi,
Ja, wiesz, kiedy był taki okres czasu, że ja mieszkałem w Izraelu i miałem dwa razy pacjentów z religijnych, ortodoksyjnych kręgów. To znaczy, był tam człowiek, który przyszedł do mnie z jarmułką i z pejsami. I ja nie chciałem otworzyć drzwi, bo myślałem, że przyszedł ze skarbonką, coś tego. I przyszła dziewczyna, która uciekła z takiego domu. Ja mam tego dość i ja wychodzę. Ja chcę żyć nie cały dzień z chusteczką na głowie. I zrealizowali to ci ludzie. Przy czym ten chłopak wrócił do domu, on powiedział, ja nie mogę żyć w innej społeczności. Ona chciała wrócić i tak żyła. I prawdopodobnie nawet popełniła, nazwijmy to, mezalians, wychodzić za muzeum Anglika, czyli na pewno innowierce. Do czego zmierzasz? Proszę? Do czego zmierzasz, bo nie mam orientacji, o czym mówimy. Mówimy o tym, że Tolstoj zrealizował to, co czuł w swoim sercu. Gandhi zrealizował to, co czuł w swoim sercu. Może nie znali się w ogóle z Tolstojem i tak dalej, i tak dalej. Ty, ja na pewno żyjemy w pewien sposób, realizując. Do tego zmierzam. I na koniec tej rozmowy, bo wszelkie dywagacje na temat, co mógł czuć, co mógł myśleć, już nie mają sensu. My tu rozmawiamy o człowieku, który zostawił za sobą taką pracę. Rozumiem. Ty włożyłeś swoją pracę w to, mamy tu książkę, każdy może przeczytać i zrealizować w swoim życiu naukę Chrystusa lub nie. Do tego zmierzam. Rozumiem. Wszyscy żyjemy na różnych poziomach. No pewnie. Podałeś tutaj wiele przykładów. Ta babcia klozetowa ogarnia świat innym cyrklem niż właściciel sieci klozetów. Właściciel sieci klozetów ogarnia świat innym cyrklem niż księgowa w tej samej firmie. Innym cyrklem ogarnia świat kierownik budowy, czy profesor uniwersytetu, czy filozof, czy furman. Oczywiście, babcia klozetowa może wiedzieć, że żyje we wszechświecie. W związku z tym nie oczekujmy, że wszyscy będą się zajmowali studiowaniem mechanizmów władzy. To jest książka filozofa, który się zajmuje na płaszczyźnie właściwej sobie oglądem problemu. W moim odczuciu nie stawiał sobie zadania Tolstoj modelowania światem, tylko zobrazowania, jak pracownik nauki, zobrazowania, jak to wygląda. Łatwo mi to zrozumieć, ponieważ w czasach młodości na studiach na Uniwersytecie w Poznaniu tłumaczono nam, zwłaszcza przy okazji rozwiązywania pewnych problemów, nie oczekujemy od państwa funkcjonowania jak pracownik nauki. Pracownik nauki nie kieruje się swoimi emocjami, tylko obrazuje obiektywnie problem i wyciąga wnioski. Wydaje mi się, że Tolstoj obrazował właśnie problem, wyciągał wnioski i nie nalegał na nikogo, co masz zmienić, jak masz zmienić. To nie jest podręcznik dla działaczy. No, to jest filozoficzne przedstawienie problemu. A co czytelnik zrobi z tą wiedzą? Tutaj w moim odczuciu Tolstoj nie agituje w żadną stronę. On obrazuje problem. Czyli obiektywnie. Kończymy obiektywnie naszą rozmowę, zostawiamy to czytelnikom i każdy będzie realizował zgodnie ze swoim wewnętrznym głosem swoje życie. Na pewno ta książka zmieni nastawienie do życia wielu ludzi, którzy może do tej pory nawet nie słyszeli o Tolstoju. Nie sądzę, żeby zmieniła nastawienie do życia, ale na pewno poszerzy świadomość o sposobach funkcjonowania władzy państwowej.
Dziękuję, że przyszedłeś. Miło mi było porozmawiać. Mnie również. Dziękuję Wam, że słuchaliście naszej rozmowy.